Nie spodziewałem się, że podłączenie tego mikrofonu, przyczepienie go do mojej piersi będzie takie problematyczne. Sanach bardzo kreatywnie podchodzi do swoich artystycznych projektów, co rusz uraczając nas odmienioną zupełnie wersją siebie. Kilka dni temu, w nawiązaniu do swojej nowej koncertowej trasy Uczta Sanach, jak i w bardzo szlachetnym celu pomocy naszym represjonowanym sąsiadom, razem z Igorem Herbutem, którego możecie znać z zespołu Lemon, wydała najnowszy singiel o nazwie Mamo, tyś płakała, z którego dochody w całości zostaną przekazane na poczet pomocy Ukrainie. Piękny gest, którego dzisiaj właśnie odsłuchem się zajmiemy. Dajcie znać, czy już słyszeliście ten kawałek, jeżeli nie, to zapraszam Was właśnie do odsłuchu razem ze mną. Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Alan Cypryśak, jestem wokalistą oraz trenerem wokalnym i przechodzimy do rzeczy. Jeżeli chcecie posłuchać więcej fajnej muzyki, bo ja robię dobre rzeczy, to zapraszam Was na Spotify, tutaj właśnie możecie posłuchać mojej autorskiej muzy, jak i oczywiście na YouTubie w zakładce moje autorskie kawałki. Przechodzimy do, już to powiedziałem. Mamo, tyś płakała, oczy tyś okay. Miała, szerokie czy cię znowu skrzywdził ktoś, oni cię zabrali, ludzie ze stali. Patrzą ci w oczy, gdy mówisz dość. Spodziewałem się, że będzie nostalgicznie, smutno i nastrojowo, aczkolwiek nie spodziewałem się udziału jakiegoś dziecka, które będzie śpiewało coś w rodzaju kołysanki. Otul, otul, me oczy jasne czekają, aż zasnę. Wołaj, wołaj do nieba, cudu potrzeba. Weź co chcesz, co tam chcesz. Wszystko bierz, bierz i idź precz. I ten stres, i ten cały stres sobie weź, dosyć już mam łez. Bardzo mi się podoba to, w jaki sposób rozpoczął się ten utwór, ale czuć tutaj na pewno taką gęstą, krojoną nożem atmosferę smutku i takiego lekkiego przytłoczenia, aczkolwiek nie dziwię się, bo pewnie nawiązuje ten utwór pośrednio do tego, co się właśnie na Ukrainie dzieje. Klimatem można go ujednolicić z tym, co się właśnie tam dzieje. Bardzo lubię harmonię w różnego rodzaju utworach i nieważne jakiej on jest gatunkowo i wtedy zamykam oczy i staram się odseparować każdy z pojedynczych wokali. To sprawia mi taką ogromną frajdę, kiedy słyszysz, że to, co tworzy całość, można podzielić na części i to nadal będzie też pięknie brzmiało. Polecam Wam zrobić to samo i spróbować usłyszeć poszczególne głosy właśnie w tym momencie utworu. Jestem ciekawy, jak Igor się tutaj pokaże. Gdy mówisz dość, jak ja cię obronię i po czyjej stronie stanąć mam dziś, gdy oczu wrogich sto. Krzyk mój to za mało, zabierz mnie mamo, gdzieś tam daleko, daleko stąd. Tęsknię, tęsknię za latami, gdy podpowiadali dzisiaj. O, i mamy oktawkę wyżej. Chcę krzyczeć z dala, a głos nie działa. Mi się podoba głos Igora i w dołach, i w górach. On ma cudowną barwę i też cudownie operuje tym głosem. Bardzo zawsze jego utwory brzmią emocjonalnie, w momencie kiedy on śpiewa, zaciskając lekko zęby. To wszystko jest świadome i ma wywołać jakiś określony uczuć u Was, słuchaczy. Co chcesz, co tam chcesz, wszystko bierz, bierz i idź precz. I ten stres, i ten cały stres sobie weź, dosyć już mam łez. Mamo, tyś płakała, czy tyś miała, że robię czycie. On się potrafi wydrzeć. Skrzywdził kto, oni cios zadali, ludzie zostali.
dobrze. Ach, o Boże. Piękne. No, powiem Wam szczerze, że to jest bardzo mocny utwór. Bardzo mocny i taki emocjonalny. Mam ciary. Poczułem taki mikroskopijny napływ łez do oczu. Utwór, który może przemówić do ludu w jakiś sposób i przekazać jakąś ważną wiadomość. Podoba mi się. Aczkolwiek nie wiem, czy będę tego słuchał na co dzień, z racji, iż to utwór, który wywołuje u mnie taką właśnie emocję smutku, ja tego staram się unikać, ale no tak, tak, bardzo mnie, że tak powiem, rozbroił emocjonalnie ten kawałek, szczególnie w końcowym momencie, kiedy Sanach razem z Igorem Herbutem śpiewa tutaj właśnie w harmonii również, a i tak jak już wspomniałem, najbardziej w tym utworze mnie dotyka w taki pozytywny sposób, to jak Igor śpiewa góry z takim przesterem, takim brudem i robi to dobrze i to nie brzmi niezdrowo, tylko to brzmi tak właśnie emocjonalnie, to tam czuć emocje, człowiek się nie zastanawia nad niczym innym, tylko dostaje sens przekazu. I to jest właśnie ważne w artystach, żeby umieli przekazać coś, co chcą przekazać w umiejętny sposób, a nie tylko odśpiewywać dźwięki. I jestem zdania, że Igorowi, jak i Sanach zresztą, to się w bardzo umiejętny sposób udaje. A co Wy sądzicie o tym utworze? Dajcie oczywiście znać w komentarzu. To by było na tyle ode mnie. Ja nazywam się Lance Pysiek, jestem wokalistą oraz trenerem wokalnym i jeżeli Wam się podobał ten film, łapka w górę, subskrypcja na kanale. Wiecie, co macie robić. Zapraszam Was oczywiście do dyskusji w komentarzach i zajrzyjcie na moje media społecznościowe, na moich Spotify oraz na Instagrama. I to by było na tyle. Pa, pa, trzymajcie się. A, jeszcze chciałem przypomnieć, że jeżeli ten utwór Wam się podoba, to pamiętajcie, aby koniecznie wejść na kanał Sanach i odsłuchiwać ten utwór co jakiś czas, ponieważ, tak jak już wcześniej wspomniałem, cały dochód z tego singla zostanie przeznaczony na pomoc Ukrainie. Także pomagajmy naszym sąsiadom. Do zobaczenia. Pa, pa. Chodźki.